Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam lekki namiot, jedno lub dwuosobowy, typu piramida. Jest to namiot bez podłogi, bez stelaża, waży jedynie 806 gramów, rozmiarowo mniej więcej ma to 42 cm na 13 cm. W zależności też jak mocno to tu skompresujemy, bo jeszcze to można bardziej ścisnąć. Dostępne są różne kolory, w moim przypadku kolor jasno-zielony. No niestety do ciemnego zielonego koloru trzeba było dopłacić 5 dolców, więc sobie wybrałem taki. No i jako, że to nie ma dodatków do tego namiotu, wszystko jest to dosyć lekkie, w miarę jeszcze niezbyt wielkich rozmiarów, spokojnie się do niektórych zmieści plecaków, chyba że ktoś ma bardzo malutki albo niezbyt pojemny, no to taki namiot trzeba sobie troczyć na zewnątrz. No podłogę to oczywiście trzeba sobie samemu załatwić, jakąś odpowiednią, najlepiej wodoodporną, czyli podłoga, na to kładziemy to, gdzie będziemy spać, czyli na przykład materac, mata, no i na to śpiwór. Może być to taka alternatywa też do tarpa. Zdecydowanie nam to ochroni przed wiatrem lub słońcem, no i być może po części przed deszczem, raczej chyba takim mniejszym niż jakimś takim wielkim, ale oczywiście to jest jeszcze wszystko do sprawdzenia. No stelażem do tego namiotu może być kijek trekkingowy lub jakiś w lesie znaleziony kawał prostego, dociętego odpowiednio do odpowiedniej długości gałęzi, tak aby pasowało właśnie tutaj. Można też inaczej to zamontować, po prostu ma taką pętelkę na samej górze, można to podwiesić pod jakąś gałąź lub ewentualnie rozpiąć linkę pomiędzy dwa drzewa, no i tą pętelkę doczepić właśnie do tej linki i też rozwiesić. Wtedy nie potrzebujemy dodatkowego nosić stelaża czy kijka, czy po prostu strugać sobie odpowiedniej wielkości pan. Namiot dobrze zapakowany. Tutaj do worka transportowego nie mam żadnych zastrzeżeń, co to oczywiście w sobie zawiera. No i jak to wygląda? W środku mamy kolejny woreczek. Mamy kawałek linki do ewentualnie dwóch odciągów, chociaż nie jest to konieczne, więc raczej linka w moim na przykład przypadku w ogóle nie będzie używana. Mamy też takie cuda, to już w innym namiocie pokazywałem, szpilki dosyć cienkie, stalowe, no ale niektórego gruntu się trzymają jak najbardziej, chociaż lepsze by były śledzie. Mamy tutaj to wszystko w ilości 8 sztuk. Taki namiot dosyć szybko się rozkłada. Rozkładamy go po prostu na płasko, wbijamy 4 po rogach szpilki, wkładamy do środka kijek trekkingowy lub jakiś inny patyk, dokładamy resztę szpilek naokoło, ewentualnie jeśli gdzieś jest za luźno, naciągamy jeszcze bardziej, no i gotowe. Także w sumie aż tak długo czasu nie zajmie nam rozłożenie tego. No a złożenie w sumie też jest dosyć proste, bo wyjmujemy kijek, wyjmujemy wszystkie szpilki, składamy kilkakrotnie na pół i później rolujemy, tak aby się pasowało nam do worka transportowego szerokością. No i jest w porządku. Tu jest już właściwa część, czyli sam namiot.
wykonane z nylonu czy poliestru 210T o właściwościach wodoodpornych. Teoretycznie wodoodporne to jest na 2000 do 3000 mm słupa wody. Raczej chyba ta mniejsza wartość niż ta większa. To oczywiście będzie jeszcze do przetestowania. No mamy tu też takie, żeby się nam nie rozwinęło. Prawie wszystkie szwy, które tutaj w namiocie są, są podklejone. I bardzo dobrze, więc nie będzie tutaj nam przeciekać. No i nie wiem czemu niepodklejone szwy są wyłącznie tam, gdzie jest zamek po obu stronach. No ale oczywiście tam jest z przodu taka listwa zasłaniająca ten zamek, no to możliwe, że tam woda się nie dostanie. No ale lepiej jakby to było zabezpieczone, niż by nie było. No ale całe szczęście, że cała reszta tego jest zabezpieczona, więc nie powinno tutaj nam się przedrzeć jakaś woda tam, gdzie są szwy. Oczywiście ten namiot możemy używać właśnie jako niezależny namiot lub jako tropik do namiotu typu moskitiera, czyli taki, który już wcześniej pokazywałem. Będzie też zrobiony osobny materiał na temat tego, jak wygląda z tamtym namiotem i jak z tym nałożonym tropikiem. Namiot częściowo rozłożony i przygotowany do montażu. Tak wygląda namiot rozłożony. Tu jest pętelka. Jeśli nie mamy kika, możemy gdzieś to sobie zaczepić. Albo linką o jakąś gałąź. Albo dać pomiędzy dwa drzewa linkę. I dopiero do tej linki przyczepić ten namiot. Więc nie będziemy potrzebowali tak zwanego stelaża. Tutaj mamy wentylację. Którą możemy zamknąć. Częściowo. Tutaj mamy, jeśli otworzymy drzwi, zrolujemy, mamy gdzie zapiąć z jednej strony, jak i z drugiej. Samo szycie widzę jak najbardziej z porządku. Sam zamek zabezpieczony jest taką listwą. Na rzepy trzyma się, więc wiatr na pewno nam tego nie otworzy samoistnie. No jeszcze jak to wygląda z każdej strony. Wejścia oczywiście i wyjścia są dwa. Tu mamy też pętelkę. Na przykład można zrobić odciąg, jeszcze bardziej to rozszerzyć. Chociaż jak widzę, nie jest to wymagane. No i po drugiej stronie też mamy. Jak zrolujemy wejście, możemy sobie tutaj zaczepić. Możemy oczywiście zrolować tylko jedną część wejścia, albo obie części, jak nam tam będzie pasować. No i po tej stronie
też mamy pętelkę, możemy to jeszcze odciąg zrobić, bardziej poszerzyć. No ale jak widać, według mnie nie jest to konieczne. Tu, gdzie mam wejście, są oczywiście po jednej stronie i po drugiej stronie, więc jedna szpilka trzyma obie pętelki. No ale jak chcę otworzyć jedną stronę, to wystarczy wyjąć ze szpilki jedną część, albo jak chcemy otworzyć obie części, no to wyjmujemy całkowicie i zwijamy. Po tej stronie oczywiście też jest ta listwa z rzepami. Zamki obustronne, czyli z jednej i z drugiej strony. Tutaj też mamy wentylację. Tak samo zrobione, trzyma się tutaj na rzepie. Taka część sztywna. Jeśli chodzi o rozmiarowość, to szerokość 160 cm, długość 270 cm i wysokość w najwyższym punkcie 125 cm. No i tak ten namiot w tej chwili wygląda. Tak to wygląda teraz z otwartym jedną częścią wejścia. Jak mamy otwartą tylko jedną część, no to tu mamy dopływ świeżego powietrza. Jak na przykład wieje wiatr, to po tej stronie możemy sobie postawić kuchenkę. Będzie zdecydowanie ta część nam chroniła od powiewu wiatru. No bo z drugiej strony już niestety nie. Tak to się teraz prezentuje po całkowitym otwarciu jednej i drugiej części. No ile mamy tutaj miejsca? No jedna osoba plus plecak, jakiś inny sprzęt zdecydowanie się tutaj zmieści. No ostatecznie dwie osoby. No, oczywiście minusem jest brak podłogi. W takim oczywiście zestawieniu. W takiej konfiguracji mamy niezły przepływ powietrza. Stąd wylatuje, a tam wylatuje. Oczywiście można sobie tą część otworzyć i po drugiej stronie tamtą, a ta część będzie zamknięta. Także konfiguracji jest tutaj całkiem sporo. Tu, gdzie wentylacja jest, jest tu siateczka w górnej części, więc owady tam się nie dostaną, a powietrze już tak. Cena i gdzie go sobie kupiłem. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów,
to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.